Tygodniu Bibliotek rozmawiamy z naszymi czytelniczkami i czytelnikami o książkach i o czytaniu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Marta Kaźmierowska. Dzień dobry. Tradycyjnie zaczynamy od pytania o skojarzenie z hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece. To hasło jest bardzo obszerne, ale właśnie może zacznę od tego, że zazwyczaj jestem po tej drugiej stronie i po tej drugiej stronie na pewno czuję się swobodniej, ale właśnie znajdujemy się w bibliotece, w której jest bardzo dużo książek i te książki w pewien sposób, przynajmniej na mnie, działają bardzo kojąco i mnie uspokajają w tej niezwykle stresującej sytuacji, ale właśnie z czym kojarzy mi się hasło, tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek? Na pewno z tym, że do biblioteki możemy przyjść i nie jesteśmy obarczeni w żaden sposób, żadnym przymusem, że to my decydujemy o tym, jaką książkę wybierzemy, z jakim bohaterem będziemy chcieli spędzić popołudnie, w jaką alternatywną rzeczywistość chcielibyśmy się przenieść po wypożyczeniu książki, po przeczytaniu książki. Biblioteki też odeszły w pewnym sensie od takiego charakteru swojego, pomnikowego charakteru właśnie bibliotek, że nie są to miejsca, w których powinniśmy się bać, że nie są to miejsca, które nas do czegoś zmuszają. Właśnie są to miejsca, w których możemy się czuć swobodnie. I co jest jeszcze ważne, że biblioteki w pewnym sensie są miejscami, które moglibyśmy równie dobrze utożsamić właśnie z domami kultury, bo niejednokrotnie jest tak, że działają już na bardzo wielu polach, w bardzo wielu aspektach. To nie jest tylko czytanie książek, to nie jest tylko wypożyczanie książek, to nie jest tylko czytelnia, ale to jest między innymi rozwijanie pasji u swoich czytelników. Tak jak tutaj w bibliotece w Zagórowie na przykład prowadzone są zajęcia z robotyki, czy prowadzone są kluby czytelnicze dla seniorów i tak dalej. I też to, że biblioteki cały czas się rozwijają, że jeżeli nie mamy fanów na przykład czytania książek, to właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, bo i mamy audiobooki, osoby starsze, które mają problemy ze wzrokiem, znajdą książki z dużą czcionką i chyba tak, i w tym moglibyśmy chyba zamknąć hasło, tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek. Bardzo nam się podoba stwierdzenie o swobodzie i wolności czytania i wyboru. Ale oczywiście wracamy do tradycyjnej książki, bo to jest ten nasz fundament. I pytamy o najbardziej wciągającą, ulubioną książkę, taką, która z jakiegoś powodu zapadła pani w pamięć. Ja mogę powiedzieć o tej książce, czyli o książce, którą czytałam ostatnio i która bardzo dała mi do myślenia. Jest to książka pani Andy Rotenberg, to jest historyk sztuki. Ona napisała kilkanaście lat temu bardzo taką osobistą książkę, Proszę bardzo. Jest to książka właśnie o poszukiwaniu swoich korzeni, o poszukiwaniu swojej tożsamości, o tym właśnie, jak nasze korzenie, jak nasi przodkowie i znajomość naszych przodków działa tak naprawdę na naszą psychę, jak wiele możemy się dowiedzieć właśnie o sobie, znając swoich przodków. I ona tam na kilkuset stronach dosyć skrupulatnie opisuje to, jak poszukiwała swoich przodków właśnie zarówno ze strony matki, jak i ojca. Ona zresztą ma pochodzenie żydowskie, a właściwie żydowsko, tak powiedzmy, rosyjskie. I podoba mi się też bardzo opis właśnie zagłady, że zagłada Żydów w okresie II wojny światowej nie była opisana tak ogólnikowo, historycznie, ale że te postaci, które w zagładzie uczestniczyły, które w zagładzie zginęły, one miały swoje nazwiska, one miały daty śmierci, miały daty urodzin i to były takie dosyć historie osobiste, powiedzmy tak. W
Wspomniała już Pani wcześniej o różnych sposobach czytania. Mhm. Pytamy więc o Pani ulubiony. Czy lubi też Pani sięgać po inne formy książek, po e-booki, po audiobooki? Czy czyta Pani przed zaśnięciem? Czy ma Pani jakąś inną ulubioną porę? Moją ulubioną porą, a właściwie jedyną, kiedy znajduję czas w środku tygodnia w ogóle na przeczytanie książki, to jest to podróż pociągiem, zarówno, czyli do pracy i z pracy. Jest to taka, są takie moje 2 godzinki w ciągu dnia, kiedy ja rzeczywiście mam ten wolny czas, mogę sięgnąć po książkę i zatopić się w lekturze. Bardzo często zdarza się tak, że te lektury są na tyle wciągające, że mijam swoją stację, ale radzę sobie z tym i to jest właśnie chyba taka moja ulubiona pora. To jest taki mój czas dla siebie i wygospodarowane te 2 godzinki w ciągu dnia. Pytamy również o taką rzecz najistotniejszą dla nas i współcześnie chyba też. Dlaczego czytanie jest ważne? To, że czytanie rozwija naszą wyobraźnię, to jest raczej banał, o którym chyba wszyscy wiedzą, ale czytanie chyba jest ważne dlatego to, o czym już kilkukrotnie wspomniałam, że dla osób właśnie, które czytają, jest to alternatywna rzeczywistość, jest to możliwość wcielenia się w bohatera książki. Jest to czasami właśnie sposób myślenia narzucany przez autora, który daje nam potem możliwość zastanowienia się nad wybranym tematem w naszym życiu codziennym. Ale jest to też przede wszystkim, i to jest chyba w ogóle rada dla młodych ludzi, jest to przede wszystkim wzbogacanie swojego zasobu słów. Zresztą bardzo często jest tak właśnie, jak słyszymy, jak z kimś rozmawiamy, to słychać właściwie, kto czyta książki, bo ma bardzo bogaty zasób słów. Zawsze możemy na Panią liczyć, jeśli chodzi o promocję tego, co dzieje się w bibliotece. I tym razem kończymy pytaniem i taką prośbą adresowaną też do wszystkich naszych rozmówczyń i naszych rozmówców. Prosimy o zaproszenie do biblioteki. Mówiłam na samym początku, że biblioteki nie wymuszają, że biblioteki nie oceniają, że do biblioteki możemy przyjść, możemy sięgnąć po wszystko to, na co mamy ochotę. Że biblioteki są bardzo otwarte i że tak naprawdę tutaj czeka na nas przygoda. Bardzo dziękuję.